Bóg mi świadczy. Bolesny moment. Nie wiadomo, na kogo bardziej, na matki czy jej syna. Czy tak Maria wyobrażała sobie przyszłość swojego syna? Pewnie Jezus nie chciał, aby Maria oglądała go w takim stanie. A jednak zrozumieli się bez słowa. Jaka wiesz, gdy ktoś nie spełnia twoich oczekiwań? Może inaczej wyobrażałeś sobie swoich rodziców, rodzeństwo? Są tacy, jak są. Nie musisz od razu wpadać w gniew, krzyczeć, trzaskać się drzwiami, zalegać się w wirtualnym świecie, zakładać słuchawek na uszy. Przyjmij otaczający się świat takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chciałbyś go widzieć. Spotkaj się ze swoimi bliskimi, tak jak uczynił to Jezus. Po to idę, aby pełnić Twoją wolę. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pomoc okazana nieznajomemu człowiekowi. Dlaczego właśnie Szymon? Wtedy był silny i dobrze zbudowany mężczyzną, dawał nadzieję na to, że pomoc z jego strony okaże się skuteczna. A na tym żołnierzom zależało najbardziej. Czasem wstydzimy się naszych dobrych stron. Ukrywamy je w obawie, że ktoś posłuży się nami, wykorzysta. Myślimy, lepiej się nie wychylać. A może Twoja pomoc uratuje komuś życie? Czy chociażby pozwolił osiągnąć wyznaczony cel. Dzięki pomocy Szymona Jezus poczuł ulgę. Mnóstwo młodych ludzi każdego dnia wypatruje pomocy Cyrenejczyka. Możesz stać się nimi ty, obejmując krzyż ludzi ubogich, mniej zdolnych, z różnych powodów wykluczonych społecznie, obejmujesz samego Chrystusa. Negację Boga. Przecież każdy człowiek został stworzony na jego obraz i podobieństwo. Do kogo jestem podobny, jeśli...
stacja siódma. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż uświęcił świat odkupi grzeszy. Ponowny, bolesny, bezpośredni kontakt z ziemią. Przyczyna ta sama, co poprzednio. Utrata krwi. Wyczerpane do granic. Yes.
na zawsze, ponieważ jest złożony do porządku. Thank you.